Piłkarzom Legii nie było dane świętować dłużej ze swoimi fanami na stadionie w Poznaniu. Uniemożliwili to pseudo-kibice Lecha Poznań. Kibice Lecha no tak się wściekły na swoich pupili, że powyłamywali płot oddzielający trybuny od boiska, no a wcześniej zaczęli rzucać race. No, piłkarze musieli zmykać do szatni, podobnie jak sędziowie. No, policja musiała interweniować. To 77. minuta meczu przy wyniku 2-0 dla warszawskiej Legii. Kibice szturmują boisko. Czują się bezkarnie. Zdaniem Adama Godlewskiego z dziennika Sport to brak realnych kar dla takich osób jest przyczyną stadionowego chuligaństwa. U nas nie ma tych sankcji i chyba ci ludzie traktują to jako takie przyzwolenie. Udało się w Gliwicach, udało się na Narodowym, to dlaczego my mamy nie spróbować i też nie poszukać wątpliwej sławy. Do wydarzeń na stadionie w Poznaniu odniósł się szef rządu Mateusz Morawiecki. Gratuluję Legii Warszawa zdobycia tytułu Mistrza Polski i życzę powodzenia w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a Jagiellonii, Lechowi i Górnikowi w kwalifikacjach do Ligi Europy. Oczekuję zarazem od stosownych służb podjęcia zdecydowanych działań wobec stadionowych chuliganów. Sprawą zajmuje się też resort spraw wewnętrznych. Dziś doszło do spotkania ministra Joachima Brudzińskiego z komendantem głównym policji nad inspektorem Jarosławem Szymczykiem. Policjanci z Poznania podejmują czynności operacyjno-rozpoznawcze i analizują nagrania z monitoringu na stadionie w celu identyfikacji osób, które wczoraj podczas meczu pomiędzy Lechem Poznań i Legią Warszawa rzucały środki pirotechniczne i wbiegły na murawę stadionu. Na tą chwilę jednak najbardziej ucierpi sam Lech Poznań. Będą kary finansowe, będzie zamknięty stadion na kilka meczów, a utracone wpływy sięgną kilku milionów złotych. Nie spodziewam się, żeby były odjęte punkty Lechowi, ale taką możliwość regulamin też stwarza. Więc tak naprawdę dla kilku minut wątpliwej sławy narobili kupę kłopotów teoretycznie ukochanemu klubowi. W opinii Macieja Petruczenki z Przeglądu Sportowego za wybryki chuliganów odpowiada bezpośredni organizator imprezy, czyli klub z Poznania. Od lat wielu obserwujemy coś takiego, że jest absolutna tolerancja wobec organizatorów takich meczów piłkarskich, którzy oszczędzając właśnie na zabezpieczeniu, dopuszczają do tych wszystkich ekscesów. Tymczasem gdyby sądy zgodnie z prawem, a wcześniej prokuratura, jak gdyby pociągnęły organizatorów do odpowiedzialności, no to by się przekonali, że tutaj nie ma żartu. Dziś wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zdecydował, że pierwszych 5 spotkań w nowym sezonie Ekstraklasy Lech rozegra bez kibiców. Kara obejmie też 3 pierwsze mecze w Lidze Europejskiej, do której zakwalifikował się Kolejorz. Tymczasem dziś po południu Warszawa świętowała 3. z rzędu Mistrzostwo Polski wywalczone przez Legię. Bartłomiej Janicki, Telewizja Republika.